Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Kuriera Żorskiego 12 czerwca 2012 roku. Pierwszy tydzień czerwca co roku upływa pod znakiem lektury. Ogólnopolska akcja Cała Polska czyta dzieciom została wzorcowo przeprowadzona przez Żorską Bibliotekę. Miejska Biblioteka Publiczna niemal każdego roku otrzymuje nagrody za dobrą organizację Tygodnia Czytania. W czasie akcji znani i lubiani żorzanie czytali dzieciom z żorskich szkół i przedszkoli. Bibliotekarze zorganizowali zajęcia literackie i plastyczne, czytali w szpitalu i w placówkach integracyjnych. Odbyło się wiele zabaw i konkursów. Podsumowaniem był tradycyjny piknik przy Bibliotece Centralnej. Drodzy, Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach z okazji ogólnopolskiego odczytania dzieciom zorganizowała wiele akcji, między innymi tą dzisiejszą. Będziemy też czytać w szpitalu. Będzie to akcja pod hasłem Czytanie uzdrawia. Będziemy czytać w placówkach integracyjnych, czyli czytanie zbliża. Dzisiejsza akcja odbywa się pod hasłem Czytanie łączy pokolenia. Tutaj nasi goście dadzą nam przykład, jak to pięknie czyta się. Czarnego i brzucha pucha. Puch jak gorąco, puch jak gorąco, puf jak gorąco, uf jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Lecz choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy nie wiem jak się wytężał, to nie udźwignął. Tak. Krakowem i biegu przyspiesza i gna coraz prędzej i dudni i stuka, łomoce i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd? Ja sam ubiegam, roboty. Co roku gimnazjaliści rywalizują o tytuł żorskiego omnibusa. Laur ten przypada temu, kto o naszym mieście wie prawie wszystko. Młodzież przygotowuje się do udziału w konkursie Co wiesz o Żorach przez wiele miesięcy. Pytania dotyczą m.in. historii miasta, jego zabytków i słynnych postaci. Rywalizacja toczy się dwuetapowo. Najpierw pisemnie, a potem w wielkim finale szkolne drużyny opowiadają na ustne pytania komisji. Coroczny konkurs organizuje Towarzystwo Miłośników Miasta Żory. Zostało nam pierwsze, to najlepsze, najbardziej wynagrodzone miejsce. Miejsce, które zajęła drużyna z gimnazjum numer 4 i ta drużyna zdobywa Puchar Prezydenta Miasta. Gimnazjum numer 1. Zdobyła 409,5 punktu. Była to drużyna w składzie Klaudia Sowik, Agata Kremiec, Aleksandra Domi. Opiekun drużyny pani Joanna. Tym sposobem trzy drużyny, które zdobyły pierwsze 3 miejsca, zostały odznaczone dyplomami, pucharem. Przechodzimy teraz do finalistów indywidualnych. No i zapraszam finalistów o powstanie i zajęcie miejsca już na scenie. Mam informację, że dyplomy się jeszcze piszą, ale to jest kwestia
Parę minut, panie ustawicie odwołanie. Dyplom dla Żorskiego Omnibusa 2012, którą to nagrodę honorową, tytuł honorowy zdobyła Aleksandra Domin. Oczywiście również tradycyjnie Omnibus Żorski 2012 dostaje dla komputer przenośny. W tym momencie oczywiście medalion Omnibusa za 2012 rok. Zespół uczniów klas trzecich z gimnazjum nr 6 zrealizował projekt edukacyjny pod tytułem Jak zareklamujesz swoje miasto koledze z zagranicy pod hasłem Jak dobry jest Śląsk. Zadaniem uczniów było dotarcie do jak najszerszej grupy osób mieszkających poza Żorami, by przekonać ich, że warto przyjechać na Górny Śląsk. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów 19 maja w Warszawie przed Państwowym Muzeum Etnograficznym odbywał się kiermasz wyrobów związanych z folklorem i sztuką ludową. Uczniowie wraz z opiekunami pojechali do Warszawy, by poprzez prezentację wyrobów kulinarnych typowych dla kuchni śląskiej, prezentację strojów i wystawę fotografii zabytków Żor zachęcać mieszkańców Mazowsza do odwiedzania naszego regionu. W dniach 5 i 6 czerwca rozegrano w Żorach Mini Euro 2012. Dzięki turniejowi nasi młodzi adepci futbolu mogli poczuć atmosferę Mistrzostw Europy. W turnieju wystąpiły szkoły podstawowe, każda z sześciu reprezentacji otrzymała nową, narodową tożsamość. Były to Anglia, Czechy, Niemcy, Dania, Rosja, Portugalia, Polska oraz Francja. Ze względu na niekorzystną pogodę rozgrywki grupowe odbyły się w hali sportowej Mosir. Z dwóch grup do kolejnej fazy turnieju awansowały po dwie najlepsze drużyny. Finały rozegrano w środę na boisku Orlik na osiedlu Powstańców Śląskich. W Mini Euro zwyciężył zespół Rosji, czyli drużyna ze szkoły podstawowej nr 13. Dla zwycięzców przygotowano puchary, koszulki pamiątkowe, medale oraz dyplomy. Wśród szkół uczestniczących w mistrzostwach rozlosowano trzy nagrody pieniężne. W turnieju Super Kibica zwyciężyli reprezentanci szkoły podstawowej nr 17. Święto Bożego Ciała miejscowe parafie zorganizowały tradycyjne procesje ulicami miasta. Z kościoła farnego apostołów Filipa i Jakuba procesja udała się na rynek. Wierni co roku udają się do czterech ołtarzy zlokalizowanych w czterech punktach Starego Miasta. Tam wysłuchano Ewangelii i proszono o błogosławieństwo dla mieszkańców. Procesjom towarzyszy śpiew i modlitwa. Ołtarze budują sami wierni własnymi siłami. Udział w procesji to publiczne świadectwo wiary. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech strzeże i zachowa to miejsce jego mieszkańców i ich warsztaty pracy, a także role i rodzaje ziemskie, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Zespół Rio Gospel z Rybnika kilkakrotnie występował gościnnie w czasie mszy świętych. Tym razem zaśpiewał w scenie na Starówce. Koncert muzyki gospel głoszącej dobrą nowinę miał nie tylko znaczenie artystyczne. Młodzi śpiewacy chcieli także ewangelizować za pomocą swojego głosu zebraną publiczność. Muzyka gospel była energetyczna, radosna i z ważnym przesłaniem nadaje się do tego doskonale. Koncert odbył się w niedzielę w scenie na Starówce. Forget not his benefits.
wszystko w dzisiejszym wydaniu Kuriera Żorskiego. Zapraszamy na kolejne wydanie 19 czerwca. Do zobaczenia.